Siemanko. Problem z pasem. Znaczy to jest wszystko ok. Chodzi o ten klips. Taki blokujący tą klamrę. Trochę słońce świeci. Może będzie źle widać. Ale tutaj tego klipsa, jak widzicie, nie ma. Muszę sobie sięgać gdzieś tam ten pas. O, i dopiero teraz jest. Bohaterem jest Fiat Punto z 2002 roku z przebiegiem 62 tysięcy kilometrów, niecałych, 61,475. Ale nieważne, ważny jest ten pas. Teraz trzeba sobie wziąć sufmiarkę. Ja sobie robię tak, że mierzę od tego mniej więcej, ile to jest. Wychodzi tutaj powiedzmy 18 cm. Zaraz to dokładnie zmierzę i przejdę na drugą stronę. Kupiłem sobie takie klipsy. One tam chyba 5 zł kosztują. 4 sztuki takie. Tu wziąłem akurat jeden. Zaraz będę starał się to jakoś tam przekuć i zamontować. To są takie spinki, stopery, blokada, klamry pasów bezpieczeństwa. Zaraz to zmierzę dokładnie. Jedną ręką to kiepsko i przechodzę na drugą stronę. No i słuchajcie, to trzeba sobie do góry wziąć przy zakładaniu. Tam wyszło jakieś 18,5 cm. To się normalnie przebija, nie trzeba nic wiercić. Przebiłem to, no trzeba tak powciskać. Przebije się przez ten pas. Zobaczcie, jak to ładnie wystaje, ten dziubek. Teraz trzeba tą założyć klamrę. O, to tak ma być. Znaczy ten z drugiej strony, ten klips. Muszę przerwać filmowanie, no bo co jak zakładam, nie ma co tu pokazywać. Jedną ręką to gówno się zrobi. Dobra, przerwę to, założę to i zobaczymy, jak to wyjdzie. I robota zrobiona. Tutaj jak będziecie to przebijać przez ten pas, to trzeba tak dokładnie przebić, żeby on jak najwięcej wystawał. I wtedy ten klips wam, jak to ten, no te złe strony, ten klips tak jakby to powiedzieć zaczepicie, to on wam wskoczy, żeby takie kliknięcie. I wtedy jest super. Także dobrze to trzeba dokładnie przebić, żeby tam to dokładnie wystawało. No i zobaczcie, robota zrobiona, teraz nie muszę tam szukać gdzieś na dole pasa. 18,5 cm, mniej więcej tak, tu jest regulacja. Jest, słuchajcie, robota zrobiona. Także cóż, do następnego. Trzymajcie się, hej. Punto będzie teraz bohaterem moich filmów, bo trzeba trochę przy nim porobić. Oleje i te sprawy. Na razie.